W powiecie suwalskim, ziemskim, triumfuje Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj właściwie liczyły się tylko dwie formacje, PiS i Trzecia Droga. Wygrał PiS, uzyskując 9 z 15 mandatów, a liderem formacji okazał się Witold Kowalewski, który całą minioną kadencję sprawował funkcję starosty. Uzyskał aż 1465 głosów, znacząco wyprzedzając nawet partyjnych kolegów. Liderem wśród kandydatów Trzeciej Drogi okazał się Tadeusz Hołko, który uzyskał 710 głosów. Powiat sejneński postawił zupełnie inaczej. Tutaj Trzecia Droga nie uzyskała ani jednego mandatu, a Prawo i Sprawiedliwość zaledwie dwa. Mieszkańcy postawili na lokalne komitety i 8 mandatów włożyli do rąk KWW Ziemia Sejneńska. W powiecie augustowskim na najwyższym podium Prawo i Sprawiedliwość z 7 mandatami, ale pozostało jeszcze 10, z których 3 trafiły do Koalicji Obywatelskiej, kolejne 3 do KWW Samorząd Powiatu Augustowskiego i po 2 do Nasze Miasto Augustów i BAU 2024. Tu bez koalicji trudno będzie PiS-owi rządzić. Trzecia Droga i Twój Samorząd zakończyły wybory z zerowym zasobem mandatów.